Nasza kolejna rozmówczyni jest żywym przykładem na to, że determinacja i wiara we własne siły potrafią czynić cuda. Anna Klimska jeszcze niedawno, jak sama twierdzi, unikała swojego odbicia w lustrze. Dzisiaj swoją spektakularną przemianą i imponującą formą motywuje innych do zmiany i aktywności fizycznej. Anna Klimska, założycielka Karik CrossFit, jest moim i Państwa gościem. Witaj, Aniu, serdecznie. Dzień dobry. Aniu, może zaczniemy od początku. Opowiedz mi o tym przełomowym momencie, w którym stwierdziłaś, że w Twoim życiu potrzebna jest zmiana i będziesz robiła coś, czego do tej pory nie robiłaś, czyli zajmiesz się kulturą fizyczną. W zasadzie to ja nie zdecydowałam od samego początku, że się tym zajmę. Ja bardzo źle się czułam, przytyłam, tak jak powiedziałaś na wstępie. Unikanie lustra było tylko i wyłącznie jedna z rzeczy, których ja unikałam, bo ja unikałam ludzi, unikałam wychodzenia, unikałam robienia zakupów, dlatego że rozmiar był większy i większy i większy. W związku z tym to był cykl rzeczy. Natomiast pewnego dnia wbiegłam na schody u siebie w domu. To była taka rzecz, która mnie po prostu uderzyła w twarz. I dostałam strasznej zadyszki. Zaczęło mi walić serce i pomyślałam sobie, Boże, ja tak nie chcę. I akurat zbliżały się moje 40 urodziny. To było tak, że to się zbiegło i pomyślałam sobie, że no teraz albo nigdy. Więc zaczęłam ćwiczyć, bardzo szybko zaczęłam gubić kilogramy i po prostu to zaczęło działać. Ja widziałam, że to działa. Czyli ta data, taka przełomowa tak, w życiu każdej kobiety. Tak, zdecydowanie. Plus tak. ten moment, kiedy poczułaś, że naprawdę źle się zaczynałaś czuć ze swoim ze sobą, ciałem. Tak. Sama ze sobą, ze wszystkim. I co wtedy zdecydowałaś zrobić? Zdecydowałam, że pójdę na siłownię, że zmienię całkowicie swoją dietę. To też, bo to była jedna z najtrudniejszych w ogóle decyzji. Trafiłam na bardzo fajnych ludzi, zmieniłam siłownię. Tak jak mówię, zaczęłam. Ja zauważyłam, że to działa. Przede wszystkim to działało. Ja się zaczęłam czuć fenomenalnie. Ja miałam mnóstwo energii. Ja chciałam wstawać. Chciałam robić bardzo dużo rzeczy, których do tej pory nie robiłam. Również ze swoją rodziną. Zaczęliśmy znowu wyjeżdżać, zaczęliśmy znowu zwiedzać, zaczęliśmy znowu wszyscy aktywnie spędzać czas. Ale zanim do tego doszło, czy zrobiłaś jakiś research, zaczęłaś szukać tych siłowni, zaczęłaś przeglądać diety, które ewentualnie mogłyby pasować do twojego trybu życia? Nie, i do twoich... kompletnie nie. Nie, ja po prostu znalazłam pierwsze studio w Longford, ponieważ ja mieszkam w Longford, które mi przyszło do głowy, ponieważ miejsce, w którym ta trenerka miała studio, było miejscem, które wynajmowała moja koleżanka, w związku z tym ja widziałam w social mediach, że tam się odbywają zajęcia. Zdecydowałam, że pójdę zupełnie na ślepo. Wiedziałam mniej więcej, jeśli chodzi o dietę, co robić, ponieważ wcześniej próbowałam różnych rzeczy, żeby tak trzymać wagę. Ja uwielbiam jeść. Generalnie jedzenie jest moją przyjemnością. I ja nie jestem w stanie się głodzić. W związku z tym próbowałam różnych rzeczy, co działa na mnie. I kiedy zaczęłaś widzieć pierwsze efekty swojej pracy? Po 2 tygodniach. Przede wszystkim, może nie tyle w rozmiarze, co w samopoczuciu. Przede wszystkim ja poczułam, że robię coś dla siebie. Że to jest moja godzina, że ja zostawiam wszystko za drzwiami siłowni. To jest czas, który poświęcam tylko i wyłącznie sobie. I to sprawiało, że ja się czułam w ogóle lepiej ze wszystkim. Z moją pracą, z moimi dziećmi, z moim mężem, z relacjami ze znajomymi. W zasadzie wszystko, cała jakość życia się poprawiła. Mhm. Natychmiast. To jest bardzo ważne. I te kilogramy kiedy zaczęły ginąć? Tak mniej więcej po 3-4 tygodniu. Czyli zaczęłaś to zauważać? Tak, 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 zdecydowanie. Po ubraniach, po wadze, po wszystkim. I co tak. się dalej wydarzyło? Dalej wszystko wydarzyło się bardzo szybko i bardzo w przeciągu paru miesięcy, ponieważ ja ćwiczyłam z ludźmi, których znałam, między innymi z moim obecnym biznespartnerem i współwłaścicielem naszej siłowni. Zmieniliśmy siłownię na siłownię crossfitową. Tam poznałam fantastycznego trenera i właściciela Noela, który ma tą siłownię w Longford w dalszym ciągu. Który jest fantastycznym trenerem i również psychologiem, ponieważ on natychmiast powiedział po miesiącu mojego pobytu tam, Anna, jedziesz na zawody.
No właśnie, ty zajęłaś się crossfitem. Tak. Czy ten crossfit to był taki celowy wybór, czy to też był taki trochę przypadek? To był przypadek. To był przypadek, bo ja nie wiedziałam nic o crossficie, zanim nie trafiłam do tej siłowni. Natomiast to jest fantastyczne. To jest coś, co tak uzależnia, co sprawia, że crossfit to jest styl życia. I ja polecam każdemu, absolutnie każdemu. Czy miałaś wcześniej jakieś przygotowanie, żeby zacząć nie. uprawiać tę dyscyplinę? Absolutnie zupełnie, nie. Zupełnie nie. Tak z marszu. System kultury fizycznej w Polsce, jak idziesz do szkoły podstawowej, jest absolutnie fenomenalny. I odkrywasz to dopiero po jakimś czasie. Ja unikałam WF-u w szkole podstawowej i w liceum tak bardzo, jak tylko można było WF-u unikać. To jest to po chyba prostu wszyscy znamy legendarne. Ten syndrom. Moje koleżanki w tej chwili piszą do mnie, widząc na Instagramie czy na Facebooku, czym ja się zajmuję i co ja robię, pytają, kto cię uderzył w głowę i jak mocno. Ponieważ myśmy naprawdę wszystkie unikały. A ponieważ ja chodziłam do szkoły z basenem, więc myśmy miały oczywiście na basenie zajęcia. I to procentuje w tej chwili. To my sobie nie zdajemy sprawy z tego, jakie to było fenomenalne. Te rzeczy, które robi się w crossficie. Crossfit to jest naprawdę połączenie wszystkich rodzajów sportów. No właśnie, opowiedzmy troszeczkę o crossficie jako samej dyscyplinie, bo też wokół tej dyscypliny krąży wiele mitów. Tak. Tak. Często przedstawia się ją jako bardzo ekstremalny sport, tak. Panowie przetaczający koła, opony tak. od ciągnika. Panie to również. Czy też panie. Tak. Czy to rzeczywiście tak wygląda? Tak. Tak wygląda, jak jedziesz na zawody. Natomiast w każdej normalnej siłowni crossfitowej zaczynasz od zera. Czyli jeśli jesteś taką osobą jak ja, która poszła i nie potrafiła się podciągnąć na drążku, a w tej chwili robi 200 powtórzeń po tych 4 latach, nawet nie 4, to oznacza, że ja tak tłumaczę każdemu mojemu klientowi, jeśli ja potrafiłam to zrobić, to każdy to potrafi. Czyli osoby, które zupełnie nie miały żadnego kontaktu z taką dyscypliną, spokojnie mogą przyjść na siłownię crossfitową i powoli swoją podróż z tą absolutnie dyscypliną tak. rozpocząć. Tak, to jest dyscyplina sportu, która została opracowana w Stanach Zjednoczonych jako dyscyplina sportu, która przeciwdziała i leczy cukrzycę. Więc tak naprawdę to się wzięło z potrzeby pomagania ludziom. To, co się widzi w internecie, jak się wpisuje CrossFit, tudzież CrossFit Games, to są topowi atleci, to są zawodnicy, którzy zajmują się tym profesjonalnie. To jest ich zawód. To są ludzie, którzy ćwiczą po 4-5 razy dziennie, 6 dni w tygodniu i są sportowcami profesjonalnymi. Każda normalna osoba, która jest lekarzem, kelnerem, kierowcą, może przyjść do siłowni crossfitowej i znaleźć coś dla siebie. Żeby się zająć crossfitem, trzeba robić tak naprawdę wszystko. Trzeba pływać, trzeba biegać, trzeba jeździć na rowerze, trzeba się wspinać, czyli trzeba podnosić ciężary. Czyli dyscyplina ogólnorozwojowa. Tak. Tak, zdecydowanie tak. I to jest tak, że nie jesteś dobry we wszystkim. Jeśli jesteś dobry we wszystkim, to jeździsz na zawody i wygrywasz CrossFit Games i wtedy otrzymujesz tytuł najsprawniejszego człowieka, najsprawniejszej kobiety i mężczyzny na ziemi. A to jest zaledwie 0,1% populacji. A opowiedz mi właśnie o tej przygodzie twojej z zawodami. Jak to się dzieje, że po 4 miesiącach osoba, która zupełnie nie miała przygotowania, nagle trafia na zawody i z tego co wiemy, te zawody wygrywa? Tak. To jest rola trenera. Naprawdę, jeśli jest dobry trener i widzi w tobie potencjał, to cię poprowadzi i zachęci do tego, żebyś w takich zawodach brał udział. Ja byłam wczoraj na zawodach i po raz pierwszy pojechaliśmy z częścią naszych klientów, którzy uczestniczyli w tych zawodach po raz pierwszy w życiu. Był Paul, który ma prawie 50 lat, jest paramedykiem, skończył 12-godzinną zmianę u siebie w szpitalu, przyjechał na zawody, zrobił 3 niesamowite workouty, poszedł spać, dlatego że w nocy szedł na kolejne 12 godzin. To jest fenomenalne. Ludzie, którzy naprawdę wcześniej nie mieli do czynienia ze sportem, są w stanie tak jakby, znaczy nie tak jakby, są w stanie pokonać swoje własne ograniczenia, są w stanie udowodnić sobie, że potrafią. I to jest też społeczność bardzo, bardzo otwarta i bardzo wspierająca. Czyli to nie chodzi tylko o rozwój swojej własnej fizyczności i poprawy kondycji, ale tak naprawdę to jest też jakiś cel do osiągnięcia, który sobie stawiamy. Oczywiście. To są różne cele.
Mam klientki, które chcą zrobić pierwsze podciągnięcie na drążku w swoim życiu. Mają po 50 lat i są tak zdeterminowane, że przychodzą i ćwiczą, bo chcą na przykład zaimponować swoim synom, swoim dzieciom, swoim mężom i pokazać, że one też potrafią, bo chłopaki grają w piłkę. Mam klientów, którzy chcą schudnąć, po to przychodzą na siłownię. Mamy osoby, które leżą się z depresji i to jest ich sposób na to, żeby wyjść z domu i żeby spędzić tą godzinę z różnymi ludźmi. Nie mają celów czysto fizycznych. Ludzie przychodzą do siłowni z bardzo różnych powodów. Czyli to jest ważne, żeby postawić sobie cel na początku. Bardzo. A powiedz mi, miałaś takie momenty, w których mówiłaś sobie, miałaś momenty zwątpienia, w których myślałaś, że może to nie jest warte tych potu, krew i łez? Nie. Jeśli coś jest twoją pasją, to myślę, że taki moment po prostu nie przychodzi albo przychodzi bardzo późno. Musi zdarzyć coś niedobrego, żeby taki moment się zdarzył. Nie, to były 4 lata, naprawdę ja pracowałam jako zupełnie, miałam zupełnie inną pracę, ja pracowałam jako tłumacz i jako psycholog z irlandzkimi psychologami, polskimi dziećmi w szkołach. I to była kompletna zmiana. Ja jak powiedziałam, że chcę się tym zająć, to wszyscy mówili, co ty robisz w ogóle? Ty masz świetną pracę, odbiło ci? Ty masz 40 lat, 3 dzieci, chcesz skakać na siłownię? Ja powiedziałam, że tak. I chyba faktycznie to była dobra decyzja, bo jestem szczęśliwa, ja nie czuję, że pracuję. No właśnie, mówisz o pracy. To nie tylko twoja pasja, ale też okazało się nowy kierunek kariery zawodowej. Jak to się stało, że wybrałaś właśnie ten nowy kierunek i jak to przebiegło w twoim wypadku? Że ja chyba mam szczęście do ludzi, bo to tak wygląda. Zaczęłam ćwiczyć w tym studio z kolegą mojego męża, z którym się on się poznał tutaj w Irlandii 15 albo 16 lat temu. I on też zawsze chciał robić coś w kierunku fitnessu, jest właścicielem restauracji. I tak naprawdę zaczęło się od tego, że zaczęliśmy ćwiczyć razem. Zaczęło się od żartu, ponieważ ja powiedziałam, zobaczyłam kiedyś jego sztangę i on podnosił takie 50 kilo i ja mówiłam, kiedyś cię pobiję. I zaczęliśmy ćwiczyć razem i okazało się, że on też chciał mieć siłownię. Ja wygrałam zawody, wygrałam kurs trenerski. Zrobiłam ten kurs trenerski, on zrobił kurs trenerski i pomyśleliśmy sobie, że jak nie teraz, to kiedy? To się działo naprawdę na przestrzeni bardzo krótkiego czasu, no bo jesteśmy po 40 w tej chwili, więc nie mieliśmy czasu na to, żeby siedzieć i myśleć, o może w przyszłym roku, może, bo to, nie chcę, żeby to zabrzmiało pesymistycznie, przyszły rok może nie przyjść, jutro może nie przyjść, nigdy nie wiesz, co się stanie. Czyli właśnie, powiedz mi, czy to są też sposoby na to, żeby zachęcić ludzi, żeby ćwiczyli, taką motywację dajesz swoim osobom? Absolutnie tak. Nie odkładaj nic do następnego poniedziałku. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy możesz zacząć. Tak samo jak dzisiaj jest ten dzień, kiedy możesz podjąć decyzję o tym, czy zjeść kolejnego loda, czy go nie zjeść, w zależności od tego, czy chcesz zrzucić wagę, czy nie. To jest tu i teraz. Jeśli jesteś zdeterminowany i jeśli wierzysz, że chcesz coś zmienić, to jest najlepszy moment, teraz. Czyli nigdy nie jest na to za późno. Nie, Jezu, nigdy. To z takim właśnie optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę i pamiętajmy o tym, że nigdy nie jest za późno, żeby spełniać nasze marzenia. A cuda mogą się wydarzyć dzięki temu. Oczywiście. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również, a moim i Państwa gościem była Anna Klimska, założycielka CrossFit Karik.